Halo, halo, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ziary i zapraszam was na 8 odcineczek serwera nervia2.pl. Gdzieś tutaj z boku będą zwycięzcy poprzedniego odcinka i 3 razy po 600 SM jak zawsze, także bez zbędnego pierdolenia zapraszam do odcinka. Miłego oglądania, hej! Dobra, kupujemy sobie orkowy kaptur na ninja plus 8 za 200 kk i spróbujemy sobie zrobić go na 9. Patrz to, kurwa, gościu, nie? Patrz na to. Patrz, patrz. Uwaga, uwaga. Spalił. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, it's going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Dobra, oddaliśmy sobie pamiątki i byłem wydropić sobie kamyk i lecimy po nagrodę. Podbiegamy do BEA GO, klikamy na niego i dostajemy tak, 70 obrony, niebieska perła, ebonitowa bransoleta plus 6, skrzynia półksiężyca, delikatne sukno, co my tu mamy, poczekaj. Skrzynia może zawierać pierścień półksiężyca, który nadaje osobie noszącej go 10 silny na przeciw. Aha, czyli to jest ten zwykły pepek. Ale może być tutaj, a może go kurwa nie być, więc to jest takie mieszane, co nie? Dobra, ja sobie to zostawię. Jak mi się skończy pepek, to otworzę tą skrzydkę, zobaczymy, czy poleci w ogóle. Dobra, słuchajcie, to jest ogólnie knur opasły. Tą postać kupił mój kuzaj. Jak ja zacząłem tu grać, to on też zaczął tutaj grać i sobie kupił tą postać. Ogólnie ostatnio mi powiedział, że nie chce mi się już grać. I po prostu dał mi to konto. Dał mi po prostu te konto i szczerze wam powiem, że kurwa, ja sobie go wyekspię do 101, będę miał postać na nemerkę, tak? Żeby truć nemerę i wtedy na 3 konta będę sobie chodził i bił sobie nemerę. Także ja tutaj muszę sobie poprzedłużać kurwa EQ po prostu. Tylko alchemię. Także ja skupiłem sobie kory. 50 korów było wystawione na sklepie po 165 kk. Czyli w chuj tanio. Ja to sobie kupiłem 200 i co? Ja teraz idę i będę se klikał i se poprzedłużam po prostu, kurwa, tą alchemię, co nie? Dobra, robimy 2 antyki, uwaga, i... Pełno. Pa, wlazł, kurwa! Wlazł! Ale co wlazło? Kurwa, mix. Wartość ataku, obrona i odporność na obrażenia. Ja pierdolę. Ale, kurwa, ile do przodu? Ile taki, kurwa, do mixu? Won, nie? Dobra, stwierdziłem, że mam tu kurwa na YOLO, mam tu jeden matowy do miksu. Ale zobaczymy, czy mi tutaj coś wejdzie w ogóle.
Jebniemy sobie wszystkie. Jebniemy sobie wszystkie. Łooo, ciężko. Widzę coś. O, raz mi zrobiło. Dobra. Mam dwa matowe, ale... O, tu jeszcze mam coś, kurwa. Pa, przejrzysty, kurwa. Zobacz, gościu. Dobra, wrzucamy. Jak mi wejdzie matówka, to będę mógł miksować. I jakby wejdzie dwa razy przejrzysty będzie, to zrobię na znakomity, spróbuję. Bez skazy, kurwa. No dobra. Nie pomyślnie. Ja pierdolę. Jaki żal, kurwa. A Pepe w ogóle co tu odjebał, wie... Tej... Co ma, co zrobił? Przejrzysty do miksu, wjebał na plus 4, nie? I do koła? Nie, właśnie nie jest w kole, a będę mógł to kurwa później miksować? Takie plus 0 z plus 4? Chyba tak, nie? O, olgity. Dobra, czekaj, bo mam dwa kurwa te, dwa matowe, onyksy. Dobra. Ulala, ulala, panie Zenku, będzie przejrzysty jakiś ładny, czy nie? Chuja będzie, kurwa. Mi w ogóle nie. A kurwa. zrobił, kurwa! Wow, przejrzysty. I do miksu. I tak by nie, to nie robi różnicy, czy przejrzysty mix, czy perf. Tak samo bez skazy mix, czy perf. Tyle samo stoją. I o, po ile? No, czyli gówno, no nie no, rubiny drogie są. Nie rubiny, onyx, kurwa, gościu. A, to chuj z onyxem, to kurwa, w ogóle jest ważne. Nie bać, będzie kurwa do miksu następny raz. Dobra, jesteśmy knurem na spociku. Mamy tu 11%. Zaraz będę się odpalał tak na full. Mam tutaj setkę, mam pedeczki, mam EQ z bonusem na doświadczenie wszędzie. Także ja się odpalam, mamy tu taki fajny spocik, znalazłem inny. To znaczy Spizguś mi powiedział, że tutaj XP w ogóle i wam powiem, że nawet spoko jest. Zobaczymy, tutaj tak się rozkręcałem trochę przez godzinkę. Nie zakładałem nic, tak sobie biłem. Ale myślę, że spoko opcja tutaj będzie i zaraz zobaczymy, ile tutaj będziemy wybijać. Także ja odpalam się na full i lecimy z koksem, co nie? Mamy ile tu? No dobra, powiedzmy, że 11% mieliśmy na początku, co nie? Że ja się odpalam. Czekajcie, rękawice ściągnę w pizdu. Ciach, ciach. Tylko pytanie, czy ja mogę tą setkę z tym jebnąć jeszcze. Patrz, nie można. Dobra, no to jedziemy na setce. Elo. Dobra, skończyły się pedeki. 28%. To kurwa, szczerze wam powiem, że 17% tylko wbiłem na 97. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale kurwa... Pójdę kupić setkę chyba i pójdę zobaczyć tam na tamtym spot, na tamtych spotach, co expiłem przedtem. I zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra, słuchajcie, wynalazłem sobie jakiegoś innego spocika. Powiedzmy, że tutaj mam 30%. Tutaj sobie w tym miejscu tutaj. To jest naprawdę bardzo dużo tych mobów. I ja sobie po prostu, jak jadę se tu se tutaj sobie je pościągam, to naprawdę ich jest w chuj tak naprawdę. Także ja tu zaczynam, powiedzmy, że 30% mam, zakładam pedeczki i lecimy tą godzinkę. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Dobra, skończyły się pedeczki i powiem wam, że wybiliśmy 15%, kurwa. To 2% tylko różnicy są. Idziemy tam na tego spota tutaj. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało na tym levelu. Na tylko dwóch pedekach i zarance na tej na 20%. Dobra, mamy 47%, zakładamy pedeczki. Miksturkę. O, ta miksturka chyba jeszcze działa. Bo na 7 minut jest, dobra, nieważne. I monetkę i lecimy. Dobra, kończą się pedeczki. Zaraz się skończy ten jeszcze na pół godziny. No coś cienko mi poszło teraz tym razem. Jakieś... nie, czekajcie. Tam było 47, czyli 16% wbiłem. Dobrze liczę? Tak. No to powiedzmy, że jakieś 16, no 15, 70 w godzinkę. No spoko, może być. Dobra, skończyły mi się pedeki właśnie przed chwilą i kurwa wbiłem niecałe 14%. Wam powiem szczerze. No nie wiem, siedzę na jednym high i tu latam ze spota na spot tutaj. Także tak to wygląda, no zobaczymy dalej. Dobra, zdecydowałem, że zrobię sobie dropka i kupię mu matową alchemię, taką podstawową. Tutaj sobie z obroną wezmę oczywiście, sobie kupię, jeszcze raz zobaczę, wartość średnie, obrona, dobra. To sobie kupimy, może coś tu jeszcze ma. O kurwa, odporność na kryt, szansa na blok, na utknięcie strzał matowy za 400. Kurwa też wezmę, chuj niech będzie.
chuj, jak już się bawić, to się bawić, nie? Dobra, ja sobie kupię tutaj ten legendarny smoczyny jadeit matowy. Tylko, że ja sobie wezmę dwa razy do Peżeta i HP, raz. A po co, to zobaczycie później. Kurde, powiem wam szczerze, że od pewnego momentu jakieś klipy po Google, kurwa, mi się nie nagrywał dźwięk, więc dogrywam właśnie w tym momencie. To jest ten moment, gdzie chciałem iść expić dalej knurem i kończy mi się Fenix tak naprawdę. Nie wiem, na ile tam miałem tego Feniksa, ale zaraz pewnie na niego najadę. Tak, jeszcze 58 minut mi zostało. Pamiętacie te szkaty, co robiłem sobie dropka i chciałem iść na te LO, żeby dropić? Wydropiłem ich 826 szkat w 4 godziny. Także myślę, że spoko opcja na zarobek i na drop. Co z tego wyjdzie? Czy dropnę pieczęć Feniksa? Zaraz zobaczycie, jaki drop będę miał i co z tego poleciało. No i końcowy wynik jest taki, że pieczęci żadnej, kurwa, nie dropułem. I no to, co widzicie, nie będę wam czytał ani mówił, co tam dropło. No 15kk na pewno z Yangów, no i resztę to, co widzicie, po prostu co jest w eku, co nie? No i oddaliśmy matowe lody. Dobra, lecimy do Beak go odebrać nagrodę, zobaczymy, co dostaniemy. No i podjeżdżamy do gościa, klikamy na niego i co dostajemy? Wartość ataku 60, rada pustelnika, sokola, tarcza, aha, czyli tarcze plus 5 i kamień duchowy razy 2. To lecimy dalej. Powiem wam szczerze, że na mieście nie było żadnego Feniksa, a expić trzeba było iść dalej. Znalazłem jednego Fenka, ale ci wam powiem, że za wona 300. I powiem wam tak, jebać biedę, nie? Ja to kurwa kupiłem. Tak naprawdę ja to kupiłem i powiem wam, że nawet nie żałuję, bo z tego expa całego, co tam poleciało mi tych Yangów, to tak naprawdę powiedzmy, że miałem tego Fenka za darmo i tak naprawdę z tego dropu, co tam miałem z tych szkat potwora, to jestem i tak na plus, więc ja sobie to kupiłem i poleciałem expić dalej, co nie? Dobra, a tego Fenka, co mam jeszcze tam na te 36 minut, dałem po prostu tak, o pierwszej lepszej osobie, która stała. To i tak by leżało u mnie w eku, a ta osoba sobie coś tam zobaczy, jak to działa, ile to dostaje hitów z tego i w ogóle jaki damage tak do przodu po prostu, co nie? Dobra, zostały włączone raty na 4 godziny, mam 4 miksturki mądrości wykupione i mam nadzieję, że dopierdolę do tego setnego levela na tych ratach. Tak mi się bynajmniej wydaje i zobaczymy, jak to będzie szło, co nie? Dobra, dobijamy 9-9 i powiem wam szczerze, że tu jak się pojawiały te rudy, to ja sobie szamanką tutaj kopałem w razie czego, żeby później na paski sobie mieć, żeby to przerobić na paski, ten pasek na moby i pasek na PvP, tak? No zostało mi jeszcze 200 do wbicia, musimy zmienić H, bo kurwa ciężko, nie? Wybijam te spoty i tak, no trzeba się logać, żeby to tak szybko bić, co nie? Oh yeah, 99 level, na którzy opasłem. Słuchajcie, nie chcę was skłamać, bo tutaj nie mam dźwięku, a nie jest pokazane i tak naprawdę nie wiem tutaj, jak to wychodziło, ale tu się kończy pedek. Tam było 7 i coś, tutaj jest prawie kulka, więc no jakieś, kurwa, no nie wiem, ile tam wychodzi. Jakieś 17% wbijałem około, nie chcę was skłamać, bo dokładnie nie wiem, jakieś 17% wbijałem na godzinę na knurze opasłem na 99 levelu. Prawdopodobnie z tego, co tak wyliczam, chyba że się mylę, no nie wiem, no nie chcę was skłamać właśnie, ale na pewno nie dobiłem na tych ratach do setnego levela, bo dobiłem to na metinach, zresztą zaraz zobaczycie. No i teraz tak, setny level na knurze opasłym, bijąc metki, dobijałem sobie metki, żeby dropnąć trochę tych pedeczków, bo by mi się jeszcze przydały. No i co, lecimy dalej do 101. Dobra, padłem właśnie, bo mi się wszystko pokończyło, no i tak szczerze mówiąc, to wbiłem 11, 19, tam chyba było 11, procent 11 chyba było, czyli jakieś 10% wbiłem w godzinę, co nie? Dobra, oddajemy na YOLO kamień po pamiątkach i lecimy do Beak Go. Juu, Beak Go, co tam masz dla nas, gościu? Obrona, niebieska perła, skrzynia półksiężyca, delikatne sukno. Dobra, no i ogólnie wbijamy 101. Oh yeah! Knuropasy 101.
i teraz muszę się po prostu przelogować, kurwa, na jestem YOLO i wbić mu 9-4 i zacznę sobie biegać Nemerkę. Max Bony nie wlazły do chuja. O co tu chodzi? Halo, kurwa mać. Babajka, nie? Zamieszał gościu, co? Ja pierdolę, na expa bajka w chuj, nie? A to ty teraz mieszasz? No ja teraz mieszałem, ja sobie rzucałem po prostu, kurwa, biję moby i se rzucam, kurwa, te zmianki, nie? Masakra, nie? Ale żem zamieszał, skurwysyński chuj ze mnie, co? Szkoda, że jeszcze kurwa na miecze nie wlazło tam, nie? Szkoda, że nie dziewiątka. No, zrobi się, spokojnie, mam tyle materiału, że sobie zrobię, gościu. Kurwa, przebiłem przed chwilą level, miałem to nagrać, chciałem wbić sobie 99,99 i zostawić na później, bo miałem iść robić obiad i przebiłem, kurwa, level. No ale chuj, wbiłem na YOLO 9,4, teraz możemy iść się spróbować na Nemerkę. Zarabdzie lak. Ja pierdolę. Zobacz, co się dzieje. Nie, jakiś model zrespił, kurwa, i tak patrzę, co on odpierdala. I ja mówię, chuj, jak już i tyle jest, to niech sobie wszyscy skorzystają, nie? Zobacz, co się dzieje, ile wiary. Ja filmik robię. Jest filmik nagrany. Ło, do chuja, co tu się odpierdala? Ale wiary, kurwa, jest ty. Zobacz, co się dzieje, kurwa, tej. Nikt tu nie gra przecież, kurwa. Nikt tu nie gra przecież, kurwa, zobacz, co się odpierdala. Ja pierdolę. A mówią, że nikt nie gra na nerwi. No ten, kto tak mówi, to chyba tu nie gra, faktycznie. Jakiś typ przywołał w chuj bossów, nie? I tak widziałem, że na pustyni jest w chuj tego i napisałem, że jest zło, nie? Pa. Ile debil, ile i chuj. Ale to co, a czemu oni to piszą, bo nie wiedział, czy szpaziele? Nie, zwała, ja sobie robię zwiary. Jak piszesz wykrzyknik online, to się dowiesz, ile jest ludzi online. Ktoś napisał debile wykrzyknik. O, kurwa, ale zwała, uwielbiam to, nie? No i to jest ten moment, gdzie polecę po prostu sobie na Nemerkę i to też tylko i wyłącznie dzięki Pepe, bo gdyby nie Pepe, to bym nie miał trzech postaci i bym nie robił tej Nemerki tak naprawdę już w tym momencie. Także co, ja lecę na Nemerkę, zobaczymy jaki jest drop. No i na ten odcinek to wszystko, także jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarzyk i zróbmy teraz tak, zróbmy mały challenge, każde 10 łapek w górę to jest jedna Nemerka, także ja robię sobie challenge, wszystko zależy od was, ile będę musiał tego wybić i co, no lecimy dalej, co nie? Także słuchajcie, jest jeszcze konkurcik na następny odcinek, także tak jak zawsze 3 razy po 600 SM, do dzieła, trzymajcie się, do zobaczonka w następnym odcinku, hej! I got brought in the London, just to be in the family.